zażalenie. Godziny 10:30 do sklepu numer 416, którego jestem kierowniczką, weszła nieznana mi kobieta w towarzystwie mężczyzny, legitymując się, że są przedstawicielami Państwowej Inspekcji Handlowej. Polecono mi zamknąć sklep i dokonano szczegółowej kontroli. Kontroli, komisja przy gablocie na jednym z kartonów, gdzie stała również moja torba, ujawniła 3 biustonosze stylonowe, na których nie posiadałam rachunków dostawy. Oświadczyłam inspektorowi PIH, że biustonosze stanowią moją własność. Okoliczność tych biustonoszy wyjaśnia, że tego samego dnia przed przyjściem do sklepu około godziny 9:30 udałam się do piekarni przy ulicy Kopernika celem zakupienia jak codziennie pieczywa. W piekarni tej była jakaś nieznajoma kobieta, która sprzedawała kierowniczne staniczki stylonowe. To mnie zainteresowało tym bardziej, że były to biustonosze dobrego fasonu. Z zakupionymi biustonoszami przyszłam do sklepu, gdzie jeszcze przymierzałam przez odzież i w tym czasie weszły klientki, wobec czego biustonosze położyłam z boku. Biustonosze mi zakwestionowano, mimo że prosiłam, by udano się do piekarni dla potwierdzenia prawdziwości mych wyjaśnień, czego inspektor PIH nie chciał uczynić, a przecież taki sam biustonosz w piekarni nabyła jeszcze bufetowa z restauracji przy Kopernika 25.
zostałam najzupełniej niesłusznie ukarana za wprowadzenie do obrotu obcych towarów.